Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Barty z tej stronki, słuchajcie, Solus, Solus, 4.6 ukazał się w zeszłym tygodniu. Nazwa jego to jest Convergence, Convergence bodajże. No i sobie dzisiaj to sprawdzimy, oczywiście na żywym sprzęcie z NVIDIĄ do kompletu. Żeby nie mówić za długo i tak dalej, i tak dalej, po prostu zapraszam do, myślę, całkiem fajnej przygody i wesołej zabawy. No w sumie jestem na pulpicie już tutaj, ale mam odpaloną przeglądareczkę po to, żeby Wam pokazać nowości. Też jak sami deweloperzy piszą, tutaj te nowości nie ma zbyt dużo. Chodzi głównie o to, mamy aktualizację Firefoxa do 131, LibreOffice 24.2.5, czyli ten starszy LibreOffice, nie najnowszy. Thunderbird 128 i, i, i na przykład inne pulpity są w nowszych wersjach. To co jest, czyli Pulpit Budgie, on jest w tej chwili w wersji 10.5, bodajże oparty jest o GNOME 46.5. Jak to nam tegez? Oczywiście twórcy tutaj dalej pracują nad tzw. user merch, czyli połączeniem trzech bodajże katalogów w jeden. A ktoś by chciał się nad tym rozpływać, to zapraszam tutaj do Relay's Notes. No, mesa została dla tych, co mają bez albo oradeona mesa 24.2.3 tutaj jest wydana. I de facto tyle, tak? Ja kiedyś ogarniałem już parę razy tutaj hmm, Salusa, pokazywałem wam. Ostatnio chyba ponad rok temu pokazywałem trzy pulpity. Trzy albo cztery pulpity, czyli tam Gnoma, KDE, CE i właśnie bardziej To były w sumie cztery. Nie? Dzisiaj skupię się przede wszystkim na pulpicie bardziej, czyli wersja oficjalna, duża, tutaj i tak dalej, i tak dalej. Ale nie chcę wam opo znowu opowiadać o tym, jaki bardziej jest wspaniały albo jest zepsuty, albo coś w tym rodzaju. Bardziej mi się skupił na tym. Jak to distro się zachowuje? Wiadomo, że powstało około 2015 albo 2016 roku. Pan Aiki Doherty to wydał z ekipą, i tak dalej, i tak dalej. Były tutaj różne dziwne przeboje, dziwne rzeczy się działy z ekipą. W każdym razie, teoretycznie, rok temu to distro wróciło z martwych i, i teoretycznie działa. I jest w miarę uaktualniane i e, ten. No, oczywiście, distro jest można powiedzieć niezależne, czyli nie bazuje na Fedorze, nie bazuje na Ubuntu, nie, nie bazuje na niczym. Jest zrobione, można powiedzieć, poskładane prawie od zera. Tak. Teraz tak, z tych rzeczy, które ja się tutaj bawiłem, Bluetooth, Bluetooth działa jak najbardziej mam tutaj, znaczy miał, mam z tyłu podłączony głośniczek, grałem sobie na nim dość długo, elegancko, fajnie nam wszystko chodzi. Tutaj oczywiście Wi-Fi wi jak, jak najbardziej jest opcja podłączenia się, to Wi-Fi działa, więc nie będę Wam tutaj już pokazywał. Kolejna rzecz, bo głównie chciałbym się skoncentrować, o właśnie to mnie wkurza, wiem, pewnie, co to przestawić. Klikanie, klikanie na dzień dobry jest jeden przycisk jak w starej plaźmie kiedyś, że pamiętacie, najeżdża się na ikonkę, wciska się lewy i raz i wtedy się wszystko otwiera, uruchamia i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jak ktoś jest przyzwyczajony do dwukliku, to lepiej niech sobie to zmieni, bo go krew może troszeczkę te gesty podlać. Słuchajcie, zacznijmy od tego. Po pierwsze, jeżeli chodzi o sambę, od kopa działa, mogę się zalogować, wszystkie rzeczy moje są tutaj widoczne, jak najbardziej do ogarnięcia, nie ma żadnego problemu. Jak widać, zresztą sieć jest podpięta tutaj, więc naprawdę to, to rzecz jest w porządku. Jeżeli chodzi o soft, istnieje tutaj tak zwany software center. Dzięki któremu możemy sobie te programy graficznie instalować, w 95% co sobie testuję od rana dzisiaj, a testuję grubo, powiem to tak. Pawię się graficznie, w konsoli nie siedzę, bo tam trzeba używać tego EOPKG, ja go dokładnie nie rozumiem, nie umiem. Jakoś tak sympatycznie używa się tego centrum oprogramowania, to jest chyba Octopi przerobione troszeczkę, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale tak jak ja powiedziałem, to nie bazuje na Archu, Endeavorze i całej reszcie, to tylko po prostu wykorzystuje niektóre technologie. Po to, żeby móc ogarniać pakiety w swoich formatach, bo oni tutaj mają swoje formaty. Tutaj nie użyjesz deba, nie użyjesz rpm i innych takich rzeczy. Oni o to mają swoje rzeczy. Jeżeli chodzi w ogóle ich rzeczy, repozytoria, to one są tutaj dostępne z znajdę. Deb. Dobra, znalazłem słuchajcie, getSolus, GitHub, getSolus się mu to nazywa, wchodzimy na Packages, tak? Packages i mamy dostęp do wszystkich rzeczy graficznie, tak? To jest packages dokładnie tutaj. No i tu mamy pełną listę, tak? Od A do Z i możemy sobie tutaj wyszukiwać jak chcemy, i tak dalej, i tak dalej. Albo poprzez właśnie App Center zwykły, albo ten. Tutaj instalowałem parę rzeczy sobie. Wszystko działa, wszystko nam fajnie sobie tutaj pracuje. Myślę, że distro jest całkiem przyjemne dla tych, którzy nie mają wymagań posiadania 70 tysięcy pakietów z Debiana, z czego nie użyją 70, 69 tysięcy 500, tak? Bo im jest to do niczego po prostu w życiu nie będzie potrzebne. Poinstalowałem tutaj wiele rzeczy, ten system normalnie przychodzi z dużo, dużo mniejszą ilością rzeczy poinstalowanych. Ja je dodałem sobie po prostu by były. Dodałem Steama, dodałem Lutrisa, dodałem Heroika, Games Launchera i wszystko mi tutaj działa. Jedna ważna rzecz, przy Heroic Games Launcher niestety jest to wersja starsza, jest to ta wersja z błędami, czyli 2.15.1. Tu jest dostępna aktualizacja do 15.2, tylko że nie mam pojęcia jak to w się zainstalować, czy z kodu źródłowego, czy jak, nie wiem. Dlatego to co ja zrobiłem, to po prostu poszedłem sobie na stronę Heroica i ściągnąłem, gdzie tutaj jest, ściągnąłem sobie Major. po prostu, mam tutaj Major, klikam na niego, on mu się uruchamia i wszystko mi działa elegancko w najnowszej możliwej wersji. Nawet nie użyłem tutaj flatpaka, bo zauważyłem, że zaczynam być uzależniony od flatpaków. Dlatego postanowiłem sobie Apple tym razem sprawdzić i wszystko jest elegancko. Zaraz sobie ogarniecie tutaj z 6G3T, jeszcze tam z GOGA wziąłem i ze Steama przy okazji też to sobie sobie te gesy ogarniecie, tak? Z Lutrisa zainstalowałem sobie Ubisoft Connecta, który tutaj bez problemu mi działa. Jeżeli ktoś jest na przykład, chciałby się pobawić grafiką troszeczkę w ten sposób, nie ma sprawy. Blender, Darktable, GIMP i Inkscape to są rzeczy, które ja sam zainstalowałem. Sterowniki do NVIDIA także instaluje się tu, znaczy ręcznie, znaczy nie ręcznie, tylko instaluje się przez program Hardware Drives po prostu. On mi to wykrywa, daje sobie zainstaluj i to jest de facto wszystko, tak? Jak ktoś potrzebuje może sobie 32 bit dodać, nie ma problemy. Jak ja powiedziałem ja tutaj konsoli praktycznie nie dotknąłem, bo, bo nie było po co. Obawiłem się tylko przez chwilę te o PKG i to de facto wszystko. To jest fajne, nie musiałem instalować tutaj osobno CUDA, pakietu CUDA, ponieważ sam został zainstalowany. Popatrzcie się, po prostu jest Nvidia wykryta, jest Ryzen wykryty. Mamy tutaj także Optixa na no wiadomo, że HIP to jest dla Intel'i, RDNA, znaczy Radeon'ów i tak dalej, i tak dalej. Więc jak ktoś potrzebuje akceleracji w Blenderze, ogólnie żeby do Blendera to by się bardzo rzecz przydała, nie? To spokojnie na Nvidia sobie temat poradzi. Jeżeli chodzi o Dark, dark Table, czy zamiennika Lightroom'a z Windowsa do obróbki tutaj tego, do obróbki zdjęć, jak widać tutaj OpenCL jest automatycznie włączany, więc wspomaganie do obróbki również przy pomocy karty graficznej jest. I to normalnie sobie temat pracuje. 4.8.1 Nie wiem czy to jest najnowsza, ale działa. To jest, jeżeli chodzi o Darktable. Jeżeli chodzi o Gimpa, to jest 2.10. Znaczy przy Gimpie jest ciekawa rzecz, bo pierwszy raz się spotykam z takim ustawieniem tła, powiem to tak, wali po oczach także szok. Wiadomo, że można sobie tutaj to zmienić w preferences bodajże. Nawet jest po polsku automatycznie wrzucony. Interface, motyw i tutaj bodajże bym... grey nie, dark jest fajny, dark no, dlaczego mi to odpaliło biały, nie mam pojęcia. W każdym razie postawiłem, chodzi, tak. Ja bym chciał być, nie wiem, robił, robił, gdybym chciał używać tego systemu na co dzień, to myślę, że dlaczego nie, bo podstawowe programy, to ten są, jest Shotcut, jest Gimp, są te rzeczy, które nie mogłem go spokojnie sobie myślę używać, tak. Tutaj nie ma ton aktualizacji jak warczu, albo nie wiadomo czego od Canonicala na przykład. Yy, bardziej spokojne distro, tak? Jeżeli chodzi o rzeczy internetowe, jest Chrome, normalnie postawiłem ze sklepu. No, Firefox jest standardowo. Odpalmy sobie tutaj furę, furę Foxa naszego pięknego. Yy, I teraz, oczywiście, tak. Yy, jak to było? Aqua WebGL działa i działa na nowo bo sprawdziłem sobie i działa tutaj bez najmniejszego problemu. 60 fpsów stałe, jak najbardziej jest. Jako, że mam Disney'a, coś już mówiłem jakiś czas temu. Disney Disney Plus dokładnie, tak? Ja to mam zalogowany. wrzućmy sobie nie wiem, no cokolwiek, obojętne, tak? Obojętne, żeby mi tylko tu nie walnęło prawami autorskimi, bo będzie TGS. W każdym razie działa. Jak sobie włączycie ten derem, kontakt i tak dalej, i tak dalej, to to normalnie jest tutaj wyświetlane, chodzące. Netflix też chodzi, więc, więc, to coś był internet, to, to, to. Programowania. Podstawiłem Android Studio, także z ich sklepu normalnego. Nie wiem, czy to jest najnowsze, nie mam pojęcia. Jała, po prostu mi się uruchomiło, ja nie jestem żadnym programistą, ale jakby to chciał, no to, kurczę, Android Studio i tam inne rzeczy, jak, jak to się nazywa do tego RP2040. Zapomniałem nazwy tego, tego malutkiego, tego ID takiego. Tony? Tony chyba się to nazywa. Kony jak najbardziej też jest dostępny, więc, więc możecie sobie tutaj edytować kod i tak dalej, i tak dalej. Tak. Weźmy sobie na chwilę do terminala, a przy okazji drukarka, gdzie mam wydruki? A po, po drukarki działa, się zainstalowało, działa, tak, bez najmniejszego problemu. Teraz tak, odpalmy sobie fast bo jest tutaj i Neo fetch i fast -fetch. Ja postanowiłem tego fast się może nauczyć, zrobić sobie nawyk jakiś taki. No i mamy kernelinu 60, current. Ten current jest troszeczkę przez, z, 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 przerobiony, tak? Spersonalizowany przez ekipę tutaj Solusa. Co tam są zmiany? Nie wiem, nie czytałem. Dla mnie to po prostu działa, więc jak najbardziej ok. Tak jak widać, samo EOPKG, żadnych flatpaków tutaj nie dodawałem, snapów tyżnie. Zużycie całe. Widzicie pamięć około 1GB jest na starcie. Chyba najmniej ze wszystkich środowisk. Bo gnom już 2GB la Plasma 1.7, a ten gigówka tak. Może to jest kwestia tego, że nie ma to jakichś z słopów, nie wiadomo czego. Super kompresji i tak dalej, tak dalej. Nie wiem. Ten system po prostu dla mnie pracuje. No nie będę wam pokazywał ile to zajmuje na dysku, bo w tej chwili mam tu chyba 7 gier walniętych, więc będzie grubo ponad 200 giga. E, dowalone, tak więc myślę, że to nie ma najmniejszego tutaj sensu. E, jeszcze pokażę tak na, m, na szybkości EOPKG, EOPKG, proszę bardzo, EOPKG, EO, nazwa jest bez sensu, trochę wkurza mnie to. eop. wpisać EOPKG Help, tak i macie pełne info a propos tego. Ktoś będzie, o jezu, jaka nazwa beznadziejna w Windowsie, to jest prądsze, tak sobie aliasa zrób. Alias, nie wiem, coś tam instaluj i, i że OPKG i będziesz miał po kłopocie, tak? Jeżeli chodzi o funkcję EOPKG, dodawanie repozytoriów, usuwanie i tak dalej, naprawdę budowanie pakietów samemu od zera, także, no jest tych funkcji troszeczkę, chodzi naprawdę spoko. Ja mogę coś tu zainstalować, kurczę na, na szybkości, tylko zróbmy sobie tak, sudo kontrol osudu, install zainstalmy sobie tutaj nie wiem ardour jeżeli jest nie wiem czy jest nie mam pojęcia szczerze mówiąc strzelam po prostu strzelam i extra packages chyba teoretycznie jest tak dokładnie ok zobaczycie jak instaluje mi No ok tak to mniej więcej wygląda nie będę tutaj przerywał jest ardour proszę ardour tak to prawda nie wiem dlaczego ósemeczka mi tam weszła, no ale nieważne. Nie, nie dalej, 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 zastosuj. Tak, otwórz, bla, bla, bla. Tak nie działa, brakuje i w ogóle jest koszmar. Macie Ardura. Chcecie muzyczki? Proszę bardzo, Ardour jest do waszej dyspozycji. Jedna komenda, program stoi, działa i jest ok. To jeżeli chodzi o instalację programu spod konsoli albo graficznie, można zrobić dokładnie to samo. Za pomocą tamtego programu. Do odparzenia filmów mamy tutaj celuloidę, którego mogę odpalić zresztą na chwileczkę. Dodaj, nie, otwórz plik, przepraszam, otwórz plik na tutaj. Gdzie ja to tu mam? Dobra, tu mamy moje filmy 2024. Pierwszy lepszy po sieci. Cokolwiek to jest. Działa, działa. To idzie po sieci w tej chwili z NASA, po Sambie, tak. To nam idzie ładnie, bez najmniejszego problemu, żadnych błędów o gnoma, że nie ma OpenGL i tak dalej, tak dalej. Jasne, tu jest X11, na razie się nie, nie zanosi na Waylanda. O, cześćku przyszło. To prawda, to prawda deweloperzy mają się przenieść na Waylanda, znaczy dodać Waylanda za jakiś czas, ale na razie tu jest po prostu święty spokój, tak. Jeżeli chodzi o programowanie, to macie tutaj centrum oczywiście sterowania bardziej, które też już kiedyś omawiałem. Przy okazji zobaczycie, proszę bardzo, Wi-Fi, Bluetooth odpalone, tak, rozłączone, no bo jest w tej chwili wyłączona rzecz, Ta reszta wygląda prawie jak w gnom ale myślę, że jest dużo, dużo, jest to po prostu, ten pulpit jest dużo responsywniejszy, mimo że on bazuje na gnom to jest on po prostu szybszy, to jest takie, takie moje odczucie. Ja bardziej jakoś nie jestem zobligowany do używania Dlatego, że on przypomina Windowsa to mocno przypomina dziesiątkę, albo 7, nawet w każdym razie, aby ktoś chciał sobie ogarnąć GNOME, nie pasuje. A chciałby jakiś inny z wypasioną plazmę, tak, która jest do granic możliwości prze, do przekonfigurowania, tak. weźmie sobie bardziej, spróbuję zobaczyć, jak mu to będzie chodzić. Tak. Powiadomienia, widgety, jakie są, ja widać taki pasek tutaj. Mamy, dobra, przejdźmy do gierek może co. Odpalmy sobie najpierw Ubisoft Connect. Tak jak powiedziałem, zainstalowałem go za pomocą tego Lutrisa. Po prostu za pomocą Nie mam Lutrisa. odpalone. On się trochę odpala, dlatego wam postanowiłem to przedem, przemielić w montażu, tak, no bo po co komu teges. Tak gierek tu trochę mam odpalonych. Ja sobie akurat czupię ostatnio, ciupię ostatnio. Grałem od rana w Assassin's Creed Black Flag, Black Fat. Odpalmy go sobie. Ja bym tutaj. go pokazywałem już na poście społeczności, tak? No ale, ale ten to był jeden screen. Dobra, to widzimy się w grze, żeby już tutaj nie przetężyć. Dobra, jestem w gierce już i te tak gesty. A początki, takie zabawy trochę sobie tutaj połaziłem, pobiegałem i ten. Chodź elegancko. Jedyny problem, jaki tutaj jest, o którym mówiłem, to jeżeli tu w opcjach. Nie wiem czego to jest wina, być może gry od zawsze tutaj ten... Chyba ona zawsze miała ten problem. Jeżeli chodzi o miękkie cienie, gdzie to jest, kurde o. A teraz ma, nawet mam miękkie cienie. Na wysokie jest ustawione i o dziwo chodzi normalnie. Dobra, tu jest wysokie, tu jest wysokie. Wtedy mi się to pojawiały takie dziwne pasy. A może... Nie, to nie były miękkie cienie, to był antialiasing, sorry. Antaliasing chyba najwyższy razy 8 powodował dziwne pasy. W tej chwili jak widać jest autentycznie bajka. Ja się patrzę tutaj na ten, na fizyczny monitor, no i działa normalnie. No, no, kurde, do czy, nie ma się do czego dowalić. Ustawienia są najwyższe możliwe, pracuje sobie bardzo fajnie. Assassin's Assassin Creed Black Flag, chyba najlepsza część Assassina, jaka w ogóle wyszła do tej pory, nie? No, dobra, żeby wam tu dłużej, nie Tegez, no działa wszystko po prostu, działa, po prostu działa, tak? Aldef4 zamykamy i przejdźmy sobie do następnych rzeczy. Oczywiście standardową, znaczy standardową. Ja mam tutaj kolata. Odpalę wam kolata. No to widzimy się w gierce żeby było gorzej. Kolat odpalony. Nie będę tam, że długo, żeby wam czasu za nie zabierać. Aj, ta muzyczka piękna. No i też, po prostu chodzi. Po prostu sobie normalnie TGS pracuje kolejna rzecz. To jest rzecz Steamowa. Dobra, next. Next to Counter Strike, tylko Counter Strike odpalony na OpenGL-u Linuxowym. Teoretycznie on chyba ma gorszą wydajność niż ta wersja Windowsowa. W każdym razie odpalimy sobie jakiś bot, z, znaczy mecz z botami, tak, na szybko. Dobra, mamy wybór tego, no oczywiście ci, ci dobrzy, tak, albo ci lepsi. No i mamy zabawę, tak, bla, 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 bla. Wydać działa, Obie. A to jest Death March, więc... Obaść. I tak dobrze idzie po prostu w tej gierce, że, że głowa mała. Yy, no dobra, cokolwiek. Weźmy sobie jeszcze raz. O tak. Lamer Power. Całkowity Lamer Power. Dobra, działa, działa. To dalej, bo nie ma za bardzo czasu na... Na ogarnianie tematu. Okej, okay, mamy heroika. Trzy gierki, trzy różne gry. Dajmy sobie dwie z, dwie z Goga i jedną z Epic Gamesa. Odpalmy sobie Sacred'a. Stary, dobry Sacred, kurczę. Kiedyś pograłem, kiedyś grałem w tą gierkę dość namiętnie. Prawda daleko tam nie doszedłem, bo gdzieś na północ chyba jeszcze na pustyni też byłem. A ja niestety straciłem wszystkie save'y, jakie były. Dobra, nie ja... będzie mroczny elf, nie ma problemu. Też fajnie chodzi, ja wiem, że są mody do tego na 60 fps i te mody teoretycznie działają pod tym oczywiście z tą polską wersją, tak? gdzie mamy polskie napisy do, do całości. Też sobie to normalnie nam tutaj ładnie pracuje, nie można się pobawić. Nie, mogę sobie tutaj wejść, tak, dokładnie, ja chcę tutaj wejść, bla bla bla. Jak widać działa, tak. Możemy sobie tutaj ładnie potem po pobawić się. Fajna gierka, ja tak lubię kurczę tego sakreda. Chyba to, to, to co ja sobie grałem to grałem nawet bez tego bez tych high res, high, res, high res modów tak bo nie było po prostu po co ta gra i tak jest ładna jest stara ale naprawdę jest, jest fajny klimat po prostu to ma autentycznie że tak powiem fajny klimat wyjdźmy sobie stąd jeszcze na wszelki ładnie tak o jesteśmy tutaj bla 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 o, będzie. Działa, działa. To next. Palamy Metro, Last Light, Reduk, tak? Tą poprawioną teoretycznie wersję metro. Tu pograłem chyba z godzinkę, godzinkę albo dwie, trochę tam uciekłem, u, uciekłem z jakiegoś więzienia od bodaży tych z Rajchu, jak to się mówi ładnie, tak? Dobra, widzimy się w grze. Chyba włączyłem sobie rosyjski albo ukraiński. Który, który jest z tych języków w każdym razie? Chyba jednak rosyjski powinien być wrzucony, nie? Żeby był taki pełny klimat. Ale ja przyznaję się, nie rozróżniam ukraińskiego od rosyjskiego. Przepraszam, ale, ale no nie chuchu, powiem tak. No, tutaj mnie zaraz pewnie zamordują, tak? No właśnie, to sobie gdzieś wlazłem, chcę uciec, ja, widać działa, tak? Raz mnie tu rozwalą do reszty, bla bla bla. Działa, działa tak. O, amunicja mi się skończyła. No i tyle no. Działać działa. Tyle chyba wystarczy. Next. Ostatnia rzecz to ciście Kingdom Kum Deliverance. Nieśmiertelny którego praktycznie odpalam przy każdym takim teście, distro albo czegoś tam, żeby sprawdzić, jak to chodzi. No to co? Widzimy się w grze po o, prostu, by nie było ustawienia, ustawienia nie gry, tylko ustawienia grafiki. Bardzo wysokie fps -y włączone, fausing włączone, tak. Ok, no to widzimy się już w środek dzisiaj. Zaczynamy od, od zera, idziemy za mamą, tak. Mamo, otwórz nam drzwi, dziękuję. Wychodzimy i będziecie widzieć, jak to wygląda od startu. Całkowicie od startu. Tutaj nie idę do ojca, tylko biedne od razu w miarę do wsi, tak? Tak jak widać, shaders są tutaj nieprzeładowane całkowicie, więc będziecie widzieli to jeszcze bardziej niż ten. Normalnie idę sobie tutaj, trzeba przejść, tak? To jest taka moja Chciałem ścieżka, żeby począć. Przejdę to dzisiaj, czy nie? Przejdę to dzisiaj. No i co, no i to samo co wszędzie jest, kurde, tak, praktycznie. B. B. Kurde, B. No i co, no i po B, nie? 59, 60. Idziemy do wsi. A, tu jeszcze tych baranów nie pogoniłem nigdy. Haha. Ha. Kurde, by się bawić. Ciekawe, czy da się je zagonić do miasta Beskitu, No gdzie? Kurde, w tego się pobawię. Nie da się. Dobra, idziemy do wsi. Idziemy do wsi. Tutaj tu by się przydało z językiem czeskim grać, bo inaczej to klimatu nie ma. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, ile mamy? 57, 58. Standard, kurczę. Tutaj coś ten nie. Tu jest elegancko, pamiętajcie. X11. 59, 60. Okej, okay, tu jest dzień dobry. Tak, tu się popatrzymy, jak zawsze. Chodzi. Chodzi normalnie, bez najmniejszego problemu. Myślałem, że ten film będzie wkrótki, a z, do, chyba mi z pół godziny znowu wyszło. No ale żeby wam pokazać te parę rzeczy, to jednak trochę czasu trzeba tutaj i, i, o, mieć, tak, omówić. No, no i pewne rzeczy się nie da tutaj wyzią, wyjąć po prostu. Koniec, koniec. Dobra, robimy podsumowanie. Działa. Powiem tak, że całkiem dobrze ten temat sobie tutaj pracuje. Tak jak mówię, liczy nie spotkałem żadnych, autentycznie po prostu żadnych. Chodzi tak jak powinien. Wi-Fi to moja karta dziwna, 9260 GB Razer PC jest wykrywane. Tak jak widać, wystarczyło zainstalować sobie tutaj Steam, Lutrisa yy, i coś jeszcze. Steam, Lutrisa, no i Heroica. No Heroic Zap major no ale to chyba nie jest wielki problem, tak. I wszystko normalnie mi tutaj pracuje, więc abym ja chciał to mamy sobie prawdopodobnie tego systemu używać na co dzień bez najmniejszego problemu, nie? Bo ja nie mam wymagań, że to musi być w takiej wersji, to musi być w takiej wersji, a to musi być wszystko najnowsze i w ogóle. To ma działać. Czy to by działało, no raczej ludzie są z tego zadowoleni. Bo znaczy zadowoleni w sensie takim, że to po prostu działa. Tu nie ma no stop aktualizacji, nie wiadomo jakich, które mam system wykopertnął. Tylko jest to bardziej takie spokojniejsze distro. Trzeba sobie zdawać sprawę, że wielu rzeczy możecie tutaj nie znaleźć dość nietypowych, bo to jest dystrybucja niezależna. Tak jak ja powiedziałem, tutaj nie siedzi na żadnym głównym dystrybucji linuxowej, nie, zbudowane jest od zera. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, tak? Więc jak to woli? Ja po całym dniu, praktycznie od 9 rano, Ogarniam sobie ten system, gram na nim, pracuję i tak dalej, i tak dalej. Parę rzeczymy sobie sam sobie tu po prostu dostosowywał. Ale poza tym to no, no jest okej, okay, tak? Jest po prostu w porządku, tak jak widać. Zachowuje się też bardzo, bardzo 4, przyjemnie. 6. Po prostu system jak system działać działa po tych 12 testach. Kreszy nie miałem, problemów nie miałem. Chodzi, robi swoją robotę. Dzięki wszystkim za wspomaganie tego kanału firmom, osobom prywatnym i, tak dalej, i tak dalej, Dzięki za subskrypcję, oglądanie i ten. To no tyle, no. Widzimy się na następnym filmie na kanale Średnim Sędzium Długo. Trzymajcie się, po Bartek, pozdrawiam, cześć.